Cześć, z tej strony Łukasz. Dzisiaj pokażę Wam taką ciekawostkę. Zobaczcie, odpaliłem samochód, no tam powiedzmy 5 minut temu, tak? Siedzimy sobie w Skodzie Rapid 1.6 TDI. I teraz tak, zobaczcie, mamy podwyższone obroty do 1000, wrzucony luz. No i teoretycznie wskazywałoby na to, że wypala nam się DPF, tak? Dodamy gazu, puścimy, cały czas jest 1000 obrotów, nie spada to i nie spadnie. Ostatnio to odkryłem, nie wiecie dlaczego tak jest? Raz, może być faktycznie, powiedzmy, samochód na ssaniu, ale to będzie trwało, powiedzmy, do maksymalnie 1 minuty. Druga opcja jest taka, że faktycznie wypala nam się DPF, a trzecia opcja jest taka, że mamy ogrzewanie ustawione na maksimum. I wtedy obroty są podwyższone na 1000, teoretycznie zawsze. Nie wiem, jak jest w lato, no teraz mamy zimę, widzicie, no minus 3,5 stopnia akurat jest na zewnątrz. Obroty są podwyższone do 1000 i tak będzie cały czas. I czy ja sobie będę tym gazem operował, czy nie, to one cały czas będą się utrzymywać na poziomie 1000. I zobaczcie, co ja sobie, zobaczcie, jak to teraz wygląda. O, zrobię na przykład tak. Obroty dalej są na 1000. Ale dodam sobie gazu i zobaczcie. I teraz obroty spadają do normalnej wartości. No i mamy teraz, powiedzmy, te 700, 750, 800 obrotów. Autko sobie już ładnie radzi. Wszystko jest ok. I zobaczcie. Wystarczy tylko, że przekręcę pokrętło i auto samo, widzicie? Samo podnosi obroty na 1000. Na tym to właśnie polega. Także jeżeli ktoś ma podwyższone obroty, zwróćcie sobie na to uwagę. Bo może ktoś się, wiecie, obawia, że mu się DPF nie wypala, czy coś z tego rodzaju. Tak to właśnie wygląda. Pokażę Wam jeszcze raz. Wystarczy, że sobie temperaturę zbijemy. I teraz nam nie spadnie. Co najważniejsze, musimy dodać gazu i puścić. I wtedy nam obroty spadną. Ale jak już przekręcimy na przykład temperaturę na maksa, nie musimy dodawać gazu, samo nam wskoczy na te 1000 obrotów. Tak to wygląda. Także co? Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Subujcie kanał, lajkujcie i do następnego w kolejnym odcinku. Hej!